Dzień dobry dzieci. Witam wszystkich rodziców. Moi kochani, po raz pierwszy w Wardze realizujemy taki projekt, bardzo fajny i bardzo ciekawy dla maluszków, dla najmłodszych. Smykofonia na Mazowszu. Wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury i Fundacją Muzyka jest dla Wszystkich zapraszamy Państwa do udziału w tym projekcie. Jest to projekt realizowany już po raz ósmy na Mazowszu, ale po raz pierwszy u nas w Wardze. I chyba bardziej kilka informacji teraz dla rodziców ważnych. Chcemy uczyć dzieci słuchania muzyki. Chcemy uczyć dzieci odczuwania estetyki piękna. Chcemy wprowadzać dzieci w ten świat, aby potrafiły go odczytywać, czuć piękno, czuć też estetykę, odbierać otaczający nas świat, ale też uwrażliwiać na wszystko, co piękne, także na muzykę, na odgłosy współczesnego świata. I to jest właśnie pomysł, projekt na to, abyście Państwo ze swoimi maluszkami od najmłodszych już miesięcy przychodzili do takich miejsc jak domy kultury, muzea, instytucje kultury, aby uczyć dzieci tego piękna.
proszę cię. A teraz dzieci mogą jeszcze z rączką tak pomalować ten dźwięk od góry na dół, tak jak ja, zobaczcie. Rzeko, rzeko, dokąd płyniesz, powiedz proszę, proszę cię. Nazywał? Mało danych była wierzba i że do fortepianu. Rodzice wiedzą? Jak się nazywał? Tak, to Fryderyk Chopin. Grał wam dzisiaj Adam Jasiński. Akordeon Paweł Janas. Wykupiała się Anna Szawer. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy rozpocząć cykl smykofonii właśnie tutaj u was. Teraz jest jeszcze chwilka, 3-5 minut, abyście podeszli bliżej do instrumentów. Możecie zagrać na bębenku albo na dzwonku, zobaczyć z bliska akordeon i klarnet. I mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym smykofonie. Do zobaczenia. Thank you.